państwo przygodzi w czasie wojny przechowywali w domu Polaków. Tam przygoda dobrych ludzi chował. Był to Mazur. Bardzo długo u nas żył. Jego syn Anton zginął podczas wojny, jak szedł front rosyjski. Natomiast jego syn Paul do tej pory żyje i mieszka w Dortmundzie. Ten bicz opowiada o tym, jak pan Tutas traktował swoich parobków, Polaków. Miał na chlebie zawieszone kilka takich biczy i gdy jakiś parobek źle wykonywał swoją pracę, po prostu ich bił. Żołnierzy Wehrmachtu z naszej miejscowości schowało się w stodole. Podobno, tak Rosjanie twierdzili i zbombardowali stodołę. Koło jej domu popołudniami, późnym wieczorem, o zmroku, od lasu słychać stukot kopyt jadącego wozu. Jednak tego wozu ani koni nigdy nie jest widać, tylko słychać. Jest opowieść o kłobuku. Kłobuk to jest duszek mazurski, który za jajecznicę i wino na strychu pomagał gospodarzom się wzbogacać. Czyli jakby kradł od innego gospodarza i przynosił do tego, co go karmi. Z opowieści naszych mieszkańców wynika, że taki kłobuk był również u nas, u państwa Tutas. Niejednokrotnie widziano czarnego, wielkiego psa z łańcuchem, który chodził po dachu u państwa Tutas. Matki niejednokrotnie z ojcami wybierali się do lokalnego lekarza, żeby pomóc dziecku, bo było przeziębione czy chore. I lokalny lekarz podawał taką dawkę zastrzyku, że te dzieci umierały. U nas była jedna pani, do której przychodziły duchy. Nie mogła się ich pozbyć, przegnać. Każdy myślał, że jej dom jest nawiedzony, jednak okazało się, że te duchy przychodziły do niej. Bo jak już miała dosyć tej sytuacji z tymi duszami i przeprowadziła się w inne miejsce, to te dusze poszły za nią. Do naszych mieszkańców przychodzi często Mara. Mara to jest taki duch, który do ciebie przychodzi w nocy. Kładzie ci się na nogi, stajesz się coraz bardziej ciężki, nie możesz się ruszyć ani nic powiedzieć.